Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj ze mną są koledzy właściwie z kanału Zeta Regielonek. Tutaj w Jondirze jest Kacper. Witam. A tutaj jest Patryk, robi słowiański przykus na walce. Dobra. Dzisiaj akcja kiszonka na mapie Ravenport, czy jakoś tak. I co mamy z kiszonką? Dobra, który pierwszy? A ja do pierwszy Paju, go tam chcę. zasypałem. Dobra, ogólnie to dawno odcinku z farminga nie było. Ostatni raz to był odcinek z farminga 17. Czekajcie, jak tu kabina się podnosi? Czekaj, no. X, B. O, teraz, kurde, można jechać. Dobra, Fajne. sieczkarnia Kronka. Nie wiem, jaki model dokładnie. Tam John Deere 7R, tam Valtra. 1180 chyba. Możliwe. Tam Lepiej. Valtra. T-Series z Fendem i ten. I tak to idzie. I Kemper z przodu. No, ogólnie kiszonka. Ogólnie, żebyście ludzie też mi w komentarzu nie pisali, bo kurde, ten u Serwatka widziałem dzisiaj, że on tą kampanię Boraczaną też takie na wielką skalę coś robił. Żebyście mi nie pisali, że kradnę pomysły czy coś, bo ja już to dawno miałem w pomyśle, O ale kurwa. dopiero dzisiaj tak pomyślałem, żeby to zrealizować. Co się stało? Nic, dostałem, nieważne. O Boże. Ty! A ty masz ośkę, Zdjęcia. Kacper, podniesioną. No. Ośkę Oj, masz. tam zaraz. Papa opuścił. Ty, ale długa ta przyczepa. Powinna trochę wyższa być i krótsza, moim zdaniem. Krona się nie postarało. A Gdzie jest to ten? Który masz? jak tam z wydajnością? 22 tony, litry, przepraszam bardzo. To ile teraz? Procent? No właśnie, nie ma procentów teraz, to jest kurde Dobra, procent. nieważne. To jest problem. Pomyłkę. Dobra. Kurde, musiałem aż wysiąść z wrażenia, bo chciałem hudę sobie wyłączyć, żeby sobie pierdzielne zdjęcie na miniaturkę takie. Jak włączasz właśnie chudy? No w ten. No, komenda w konsoli i potem muszę kliknąć jeszcze O. I to jest właśnie największy A. problem, żeby rury nie złożyli, dlatego wysiadłem. Ale ta rura długa? To taka, kurde. Chyba taka była standardowo w ten, w sieczkarniach w 17. Może trochę krótsza była. O, widzicie, kurde, wariaty, podjeżdża już Patryk. Elegancko. No, odcinków dawno nie było, to ja już się nie spodziewam jakiejś wielkiej aktywności pod tym filmem, ale kto tam jest zalogowany, to może stawić kciuka w górę i komentarz jakiś napisać. No, ale kopca mu wysypie paczta. Napiszę. Dobra. Ej, ale kopiec ładny się usypał na tej przyczepie. Nie wiem, czy wy widzicie, bo wy na MP jesteście, ale ładny Widzę, kopca. no. Widzę. A, bo w 17 na przykład nie było widać, jak na jakiejś przyczepie kopiec się usypował, to nie było widać. O kurde. Ale Jakie ten, buty? tak mi się kojarzy, że wyższa ta przyczepa jest w realu. Ale nie wiem właśnie. Pa jak podniósł. Też umiem. Też umiem. Patryk, tak szykuj się, nie? No, Paty już się Dobra. zwolnił. Pry. Dobra, Baśka. ale fajnie się przy ten rura ładnie przełączyła, nie? No. Ty, w Ja. ten 17 chyba aż tak to płynnie nie przechodziło. Dobra. Dążę. Teraz Valtra, ale nie, no ta Valtra ładna. I ten fend ładnie to się komponuje. No. Normalnie jak w realu pewnego youtubera. Darek Ilonek. A właśnie, możesz je tam do chłopaków na kanał wbić, tam link w komentarzu. No. Miki miał jeszcze być, ale Miki dzisiaj akurat ma wyjazd. Tam się musi jeszcze na poprawki z matematyki nauczyć i niestety go nie będzie. Dobra. Czekaj, ty tu jesteś za mną? Dobra, jesteś. Jestem, ja Ty, ale jestem. z tej kabiny tak w miarę fajnie widać, co się z tyłu dzieje, nie? Wysoko, nie? Jak Tak się wysoko, nie? podnosi, nie? No, tylko ten Jak słupek. będzie nierówno, to nie wyzywaj, nie? Spoko, spoko na chillku. Tylko ten słupek trochę przeszkadza, kurde. Na środku kabiny słupek jest centralnie na rury, nie? Mogliby mocniejsze po boku dać i przez środek żadnego słupka, no ale dobra. No kronę nie myśli. Zdecydowanie. No. Ogólnie chłopaki, to my tu chyba dwa przyczepy wytniemy i potem będziemy wzdłużkę tam, aby jeździć, nie? Jak wy planujecie? Jesteś kombajnistą. Dobra, operatorem. Ty, Operatorem.
Ty tu nawet ten lusterko jest na koło lusterko jest tutaj ten z sieczkarni tam. No. Ej, w jednym lusterku? A nie, w sumie tak samo w tych lusterkach są poustawiane. Tu w jednym Patryka widzę, a w drugim widzę ściernisko. Całkiem, Oj. całkiem. I tu rolety nawet są kurwa w tej kabinie. Fajna ta Bo wiesz, sieczkarnia. jak masz jakąś siłę, nie? To jest problem, bo tylko na tylnych szybach. A na bocznych nie ma. Mam na to. Ej, a na bocznych szybach nawet wycieraczki są. Nie myśli. Jest, jest, kurde, zestawik. Elegążki. No, potem Myślę, że wiesz są co. te pełne. Pełne żoną. Co? No i jedź jeszcze. Bo Jeszcze? to już pełne. Stuwa. Dobra, git. A chcesz ty, nie? No. Jeszcze zdjęcie sobie zrobię wam piękne. Dobra, i cyk, kurde, się ładnie wymieniają pupuszki. Ty, I zagłębiam sobie. ale wygło ten kukurydzi. O Jezu! O... Boże. By nie było akcji podnoszenia zaraz. No, zaraz będzie trzeba fajną poładowarkę jakieś. A, i tam ogólnie na tym, na pryzmie ludzie jeszcze tam John Deere 6R stoi. Ze spychem i z tym, z obciążnikiem, no. I tam nie zaprezentowałem zestawu. No, chłopacy, jak wy się czujecie pierwszy raz na wizji z waszym głosem udostępnianym do internetu? Jakie Tak, wrażenia? trochę dziwnie. Dziwnie. Najlepiej. Może farming na zatorek zielonek też się pojawi, co? Nie. Muszę Na jedna pewno. tydzień zobaczysz. Nie. A wy tam jeszcze jakieś filmy macie ponagrywane z tego sezonu 2018? No, niby tak. Nie wiadomo. No, nie wiadomo, czy coś będzie. Nieważne. Nieważne. To raczej tylko podsumowanie u was jeszcze będzie w tym roku. Może? Może. No, może. U mnie kurde No, mało. będzie. Będzie. U mnie w tym roku tak mało było ogólnie z ten. Znaczy mało. W sumie w porównaniu do zeszłego roku to było więcej niż w zeszłym roku, nie? Ale w porównaniu do innych kanałów, co nagrywają z realnego rolnictwa, to było malutko filmów, nie? My mamy za dużo trochę, w sumie. No, No, na trochę. przykład, for example. Nie, no bo tak raz, był nawet ten jeden miesiąc, co raz w tygodniu jeździłem nagrywać co najmniej, nie? Ale potem się już przerwało, potem na orki już ten, na orki trochę się spóźniłem i w ogóle, ale w ten, na wiosnę, w takim nowym gospodarstwie będę nagrywał, co u nas na wsi, oni chyba ze 150 krów mają, kurde, to już tam będzie co Wiem, nagrywać. kto to jest. Wiem, kto to jest. Skąd wiesz? Tych case'ów? Nie, nie od case'ów. Jakich case'ów? U nas jeden ma tylko case'a. Znaczy w sumie dwóch. On ma dwa John Deere i McCormicka i Ursusy chyba jakieś. No to są oni, bo obok mnie ten od budu słomę brali i no. Aha. John Deere z ten. McCormick z turem i ładowarka Tak, Manitou tak. z klimatyzacją na dachu. Ładowarka No, chyba nawet 100. zostawiali u nas ten. Na podwórku? No, to ten, i ten, i naczepówki mieli chyba, ten, do słomy mają. I prasę Aliego. Wiem, kurde, w końcu się odważyłem. Tak poniekąd odważyłem się napisać do syna właśnie właściciela. No, tam ma 20 parę lat, ale ten. Ale tak No, jakoś po młody prostu dziwnie, pracował. nie? Co? Młody pracował, nie? No, on tam głównie właśnie z John Deere'em tym jeździ. Bo ten jeden John Deere tamten, oni kupili w tym roku. Bez naklejek on jest. Chyba. Nie wiem czy jest, ale nie było. Bynajmniej jak tam kiedyś przejeżdżałem obok nich. Ale kurde. Bo wy tu w Kowalewie chyba nigdy nie byliście, Byłem. Ten, byliśmy. nie? Uła, to nie wpadliście? Ryby zawsze jeździłem. No, na glinianki pewnie. Tak jeden z Kowalewa te dachy robi. Dachy Znasz? robi? Nie, Kowalew to jest duża miejscowość dosyć. Prawie taka jak Gołuchów czy tam Tryk inne. pełne. Dobra. Dawaj, Czorek Patryczku. się nazywa. Wieczorek. Nie wiem, bym musiał się na przykład babci albo kogoś pytać, bo babcia to tu wszystkich zna. A ja tam się zbytnio nie orientuję. Chyba na odcinek. No o, babcia na. Kiedyś na Na live live była stream. ten z FSA 17, miałem live'a z Baszkowa i babcia wbiła, nie? I się pyta, co tam robisz, nie? Ja mam. A ja tam ten codziennie Ja. obowiązki u grób robię, Czekaj. no. Boże, Patryka popierdoliło. Plagi.
Sorry, bo to chyba przeze mnie te lagi są nawet, bo coś router widzę mało ma zasięgu. Dobra, już? Dobra, Dobra. do, dobra. Ale pryzmat, mogłem ten mały silos wziąć w sumie, bo to jest ten średni. A jak wziąłem duży, to kurde, to taki wielki, szeroki, że ja pierdzielę, no. Ale akurat się wyrabiacie. Myślę, teraz to jeszcze będzie czekał Kasper trochę, bo nie ma daleko do dojechania, a tak to by ten... Bezno. Tu jest trochę krzywo, bo ten silos Weź zostanie... tylko lagi zrób. No właśnie, słyszę po waszym głosie i widzę. Po jeździe. Ale kurde, T-Mobile, Co? halo? T-Mobile Aha. mnie chyba nie lubi. Z tym zasięgiem tak jest zawsze, od wakacji. Niestety. Ale nie no, fajna akcja dosyć. No, to nie wątpię. To nie wątpię. Jeszcze może ten, Wiem. jeszcze kiedyś może się żniwa pierdzielnie na ten, na trzy. No, weź no. Dobra tam, chuj z kierownicą. Dawaj. Lecimy dalej, tak? Aż mi się przypomniała kiszonka, jak nagrywałem, kurde, jak wtedy na wstecznym tym Fendem leciał, albo Deutschem. A Kurde, to wiem, no my tam byliśmy, że byliśmy, ale gdzie indziej kosili. fajna ekipa ogólnie. No, ten fajny i w ogóle. Potem poza wizją wam powiem, co mówili. No to na odcinku nie będę mówił. Ale no, kurde. Dobre. W tym Fendzie ponoć spoko gościu. Nawet nim nie jeździłem, bo dwa razy aby Deutschem jechałem, bo po szkole akurat ledwo co zdążyłem praktycznie. Może 2 godziny aby nagrywania. No pełne jest. Pan nawet nie krzyczy, kurde, przeładowany. A ta Nie 7R-ka widziałem. ładny ten John Deere jest. No, to jest to fajne. Fajny zestawik, nie? Ale tak mi się... To może mój lepszy, nie, ale... No wiadomo. Ale tak jak... O kurwa. Tak jakoś mi ten... Nie pasuje ta przyczepa, taka jakaś za niska dla mnie jest. Nie wiem czemu. Wicki ma lepszą. Co? Wicki ma lepszą. No nie znam. Jeden ziomek. Papryk nagrywał. A, może. Tysa. Papryk. Ale se zdjęć porobię. Kopałem cię wiatrem, no halo. Watro się utopi. O, O, padowy to wiatr. już można w tytule odcinka dać wtopa, no i zajebiście. I 27 plus źródeł. 10 tysięcy wyświetleń. Dokładnie. Wtopa w tytule plus 10 tysięcy wyświetleń, dobrze powiedziane. No ogólnie na BGA mieliśmy wozić, ale powiedzieli, że od nas nie przyjmują i postawiliśmy sobie własny silos i mamy wyjebane. W nich jesteśmy niezależnym Sami firmą. sobie damy radę. Jesteśmy niezależni. Halo, wow, zadali. Jedzie. Włącz przedni Jedzie. napęd. Jeszcze to może podniosę i ujedzie, o. Może jednak, nie? Może pod biora go odkręć. Będzie miał lepiej do wjazdu. O Jezu. W tym klasie, co ja nagrywałem, to chyba był odkręcony podbierak. A w Pottingerze nawet nie był. Ale w klasie chyba był odkręcony podbierak. Jak mi się dobrze kojarzy. Albo mi się źle kojarzy. Wczoraj można pograć też trochę. O, good idea. I się nam ten... Albo live'a bym odpalił, jakbyście chcieli. O, można live Albo... fajnie. Albo bym odpalił ten... Byśmy nagrali jeszcze jeden, tam pole jest obok kupione. Ze zbożem, bo mi się tak... Natrafiła się okazja, duże pole ze zbożem i by się jakieś żniwa mogło by było nagrać, nie? Jak Live'a można. zapłacisz, to oczywiście. Pewnie. Za godzinę, tak o. My powinniśmy zapłacić, a nie. No właśnie, u takiego sławnego youtubera występować jeszcze za darmo. Właśnie. To się cieszcie. Patyk. Jeszcze promocję kanału dostaniecie. O. To już w ogóle. Dokładnie. Ej, ogólnie Kasper, dasz mi teraz się przejechać John Deerkiem? Oczywiście, że tak. No i to mi się podoba. Tylko jeszcze kurde zdjęcie bym sobie pacnął takie ładniejsze trochę od przodu. O, tak jak Patryk teraz jest, to kurde. O. Zdjęcie pierdzielne, takie eleganckie. Tylko kurde Ej, Kasper, weź skąd ty wąt. Po Fajne. zasieczkarnie mi się aż tak nie będzie fajnie robiło. Dopiero jak... Dobra. Stop. Dobra, stójcie A, no. jeden Czekajcie, już? Ej, stójcie no, no. fajne. Stójcie no. Weź no cofnij tym Waltrem trochę. Jeszcze. Tak, żebyś z przyczepą stał. Jeszcze trochę. Jeszcze.
Jeszcze trochę. Do tylnego koła. Przednia ośka, tylnia ośka musi być. Jeszcze, dawaj, do tyłu. Dobra, chuj. Jedziemy. Kurde, dawno na bez hudów nie grałem. Zawsze hudy miałem włączone. Dobra, teraz ja mogę włączyć, bo rury nie mam. O, Patryk tam kierownicą zakręcił. Musiałem się pochwalić, że mam, nie? No to wiadomka. Pochwal się jako masz, no. Widzą, pochwal się. Pochwal się. Z kanału. No. Najlepszą, najlepszą. Najlepszą, najlepsza we wsi. Ale nie, ta 7RK. Kurde, te John Deere ładne. Najlepiej chyba porobili z tych ciągników wszystkich. Ale nie, i Fendy też. Ule, Fendy też, nie? Ale no wiesz, na takie najbardziej prestiżowe marki można powiedzieć, nie? To nie ma co się dziwić. O Jezu, jak tą pryzmę tu kopce porobili. Zakopałem się, nie? A wałki same szły, nie, nie mogłem już włączyć, bo to wiesz, emocje. Emocje. Panikowałem. Mógłbyś wyjść i wałek odłączyć. No, zdjąć tam, kurwa, no. Boże. A John Deere idzie po pryzmie, kurde, nie ma ten. Nie ma zmiłuj. Matko, ale... Jakaś biedacka Valtra rady sobie mogła. Takie lagi, przestań. Czego się nie robi dla... Czego się nie robi dla wyświetleń. Exactly. No, no w sumie może trochę tym John Deere'em przejadę przez ten. Nie mam lagu. Ja masz internet. Router za oknem tam wisi. Właśnie, ja bez routera gram. Ty. Ale ta 6RK to potwór na tej pryzmie jest. Ty Patryka, ty masz tam z połowę przyczepy czy więcej już? Ponad połowę. I tych procentów mi brakuje, nie? Kurde. Przydatny to jest. Boże. A szkoda w sumie. Ja z tej kabiny zaraz wylecę, jak tu zbijam trochę, nie? Ktoś jak ja się... Ale mimo wszystko... Jak ja 60. O Boże. I czemu stoisz? Bo problem jest, no. Problem jest. Kamień wszedł. A bo ktoś śrubę zatrzymał. Śrubę nakręcił, właśnie chciałem to powiedzieć. Chciałem dopłacić i wziąć sierkarnię ze wspomaganiem. Ty, tak. Ale robi ogólnie, to ten, nie wiem jak to nazwać, ten spych lepszą robi robotę niż w 17. W 17 aż tak fajnie on nie działał, a tu kurde elegancko działa. Prosto, tylko stąd, ja nie używałem. Dobra, ja lecę ten, lecę już kurde pocieczkalnie, bo oni tu za bydą. Ojeny? Ojeny. Nie patrz za mnie. Ale mam fajną przyczepę z tyłu Johnny'a. O nie. Czekaj, dobra sytuacja panowana. O, jeszcze w tytule Dumbeka to... Odcinek będzie bardzo fajny. Ej, w tytule jeszcze Dumbeka to będzie plus 20 tysięcy wyświetleń. Ej, nowe nabytki to będzie. O, jeszcze nowy nabytek. Paszą zbiernik. O Boże, albo John Deere nie dał rady, o. Dobra. Dziur się zesrał. Valtra nie dała rady, o to będzie git. Ty, ale Lona bez sensu... Valtra. Ej, bez sensu dali ten napis taki kurde tu na szybie w rządzie, że nie wiem czy to w realu też tak jest. I ten, przez ten napis chuja widać, za przeproszeniem. Dokładnie. Dokładnie, ej, a ogólnie ile my to mamy tego odcinka już nagrane? 18 minut, no to jeszcze się Valtrą pojeździ trochę. Nie ma mowy. Nie. Patryk nie puści Valtry, dobra? To se Valtrą nie pojeżdżę. To nasza Zosiny. Normalnie, Zosiny, prosto Zosiny przyjechała. Z Gierzy. Ale nie no, za skórę to ja tu John Deere'a szanuję, nie? Ale chyba w normalnych John Deere'ach nie ma skóry. Tylko ten, w takiej opcji bogatszej chyba jest skóra, nie? Na fotelach. Wy się orientujecie, bo wy tam Bednary zwiedzaliście, to wy tam wiecie pewnie. Ale nie no, ta kabina w tej krące w sumie fajna. Wydawało się, że to takie głupie, a to takie fajne. O, teraz Valtra jeszcze sobie na zdjęciu uchwycę elegancko. Ciekawe, czy... Ciekawe, ile zdjęć do tej miniaturki ja użyję w stylu, co zrobiłem. No. Tym tam pryzmę ubijam. Walne zakręcanie. Ale kurde, jak tymi się czkarniami nawracają i ten... Akurat nie tam, gdzie tak nagrywałem. Tak nawracają. No, akurat tam, gdzie... Nie nagrywałem tam akurat, nie? Ale byłem z Mikim na Kiszonce, co po sąsiedzku gościu ma u niego pole, nie? I ten... I byli usługa, nie?
To tak, normalnie na centymetry się mieści. Ja mówię, kurwa, nie, ja będę No, tak. on tak. Ja W bym ogóle nie strach. cofają tylko. Ja bym stracha miał w chuj, nie? No, ale ogólnie wtedy to ten. Tam, kurde, taka wysoka pryzma jest, nie? Że na końcu. Jak ostatnie 2 hektary się kosił tego pana, bo my już byliśmy drugi raz u tego pana, ale nie nagrywałem, nie? Ty, co ty robisz? Ej, Kasper. Chyba router przez okno mu wyleciał. Albo mi. Jej. Nie, to chyba jemu. Halo? Dobra, chyba jest. O, proszę otwierać, halo. Halo? Zwolnij z tą sieczkarnią. Aha. No i go wyjebało. Dobra, Patryk, tniemy dalej. Przynajmniej jest to pojeżdżę. O. Prestiżowym sprzętem. Boże, czekaj. Wysoko, fajnie. Weź no trochę, może skręć. W stronę. W kukurydzę. Dobra. Ty, ciekawe, czy on wrócił, bo potem go na kanał będę musiał przerzucić znowu. Oby wrócił, bo lipa by była, jakby nie wrócił. Nie wątpię. Dobra, hamuj, chuj. A trąbi na mnie, kurde, ja mam dom. O, dołącza do serwera. Ty, czekaj, ja go na Discordzie może będę musiał zaraz przerzucić. Ja jestem. O, jest! A czemu cię wywaliło? Ten czemu właśnie? Router, co za oknem jest... Odezwał się. To sam wyłączył internet, żeby ten wywaliło. Bez routera. To się nazywa granie bez routera. A zaś się dziwicie, czemu was wywala. Ale są zdjęcia pierdzielone na miniaturkę. Dobrze, ktoś tu tą Waltrą zaparkował. Nie powiem. Dobry kierowca jakiś. No, kierowca zawodowy, normalny. Nie, to słychać psa jak... Czeka, czy nie? Nie, chyba. Ale i tak, zaraz będziemy kończyć. Jeszcze tą przyczepę wysypię. Patryk tam się czkarnią trochę podriftuje. Nie, bo ja ten... takiego bąbla i ja. Bumbel? O. To nie jest pies bąbel. Normalnie. No, za utrudnienia przepraszamy. Się wytnie. To się wytnie. Możecie napisać, czy chcecie więcej odcinków z chłopakami, bo jak będziecie chcieli, to chłopacy myślę, że te się kolejny raz pojawią. A jak nie będziecie chcieli, to i tak się raczej pojawią. No i jeszcze jak chłopacy by się pojawili, to raczej Miki by się znowu też pojawił. Zobaczymy, jak to z czasem, bo teraz Miki ten, wiecie, technikum. Tam ocen ponoć nałapał taki BB Fit Fit. I ten, mówi, że musi poprawiać i jeszcze tam, jeszcze dzisiaj tam miał wyjazd do Poznania, bardzo ważny i dlatego go też z nami nie ma. Ale co? Będziemy kończyć ten odcinek pomału, bo już kurde jest 20 parę minut. Chłopacy, co byście chcieli powiedzieć widzom jeszcze tak na koniec odcinka? Bardzo pozdrawiamy, na pewno. No, to chyba... Jeszcze dodać? No, dodaj jeszcze coś tam. No, nagramy coś jeszcze na pewno. O, święte słowo. Dokładnie. Dobra, no to chyba tyle. Patryk chyba nic nie ma do powiedzenia. Chyba tyle. No to nie mam. Dobra, no nie mam. Dobra. Samo to mój poprzednik. To samo są. Dobra, to jeszcze ode mnie parę słów. Zostawcie łapkę w górę, subika, w komentarzu coś możecie napisać i wpadajcie do chłopaków na kanał. Link w komentarzu powinien się pojawić. Koniecznie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.